17 dni gminy Cisna. Łatwość mamy, ponieważ zaczęły się w 2000 roku. Jest 17 rok, mamy 17. Organizuje zwykle Centrum Kultury. W całości wspomaga nas gmina oczywiście, Urząd Gminy, czyli mamy dofinansowanie, wspomożenie finansowe i tak dalej. Natomiast w tym roku, po 2 latach przeniesionej imprezy na Stadion Orlik, wróciliśmy z powrotem na parking. Z tego co wiemy, ucieszyli się wszyscy, i mieszkańcy, i młodsi, i starsi, i wystawcy, i koncertujący. Tu jest jednak chyba takie miejsce dobre, kameralne, takie właściwe w zasadzie. Wyskakali wieczorem, ale dzisiaj no powtórka, żeby rozruszać zakwasy, a o godzinie 20. Koncertowo. Mamy harmonogram na naszej ścianie frontowej. W zasadzie wszystkie weekendy. Za tydzień mamy Natchnionych Bieszczadem, na których oczywiście zapraszamy na ten festiwal bardzo serdecznie. Potem mamy turystyczny jarmark. Mamy rokowisko w Dołżycy. 2 kilometry, ale bliziutko w zasadzie. Dżem wystąpi jako gwiazda, więc będzie się dużo działo, bo zapytań było bardzo dużo. Potem mamy Bieszczad Blues, mamy rozsypańca. Naprawdę w zasadzie do końca wakacji będzie się bardzo dużo działo. Spróbuj odcisnąć. Jest to trop. Doszła do wprawy, już nie muszę jej pomagać. Jest to trop zwierzątka. Ja ci tak staram się podpowiedzieć. Co? To jest ptak. Beściowy. Nocy się nawije, pójdę do Teściowej, pójdę do Teściowej. Jesteśmy zespół Jory Klot z Lwowa. Gramy w stylu ukraiński obrzędowy hip-hop, daj Boże, etnochart. Zasnowany w 2008 roku. I mamy teraz 3 płyty. Następna płyta to będzie 4. płyta, ona będzie w wrześniu tego roku i będę miała 13 piosenek, których będzie 2 piosenki litewskie, 1 polska i wszystko to jest ukraińskie piosenki z różnych regionów. I taka osobliwość tej płyty będzie w tym, że ta wszystka muzyczka, te wszystkie ludowe piosenki, oni byli nakręczone zespołem Jory Klot w różnych miejscach naszego kraju, polskiego państwa, litewskiego państwa i, no, i innych też różnych tam państw. Yeah.
Portalu Isano. Ua!